Ej, gruba, weź mi ponieść walizę. Ty... szlom pojebana. Co tu tam się dzieje? Na wycieczkę lecimy. O cholera, gdzie? W góry, w Tatry. W Tatry? No. Witam wszystkich serdecznie na pokładzie samolotu Chmura Airlines. Dzisiaj polecimy sobie w Tatry. Wyruchać fajne kurewki. W imię ojca jest syna. Cicho. I szczura świętego. Nie. Kurwa, lipa. Samobójstwo to nie, a kurwa. O kurwa. Tu. Co kurwa, lecimy dalej na wycieczkę. Na prawie. Gdzie? Kurwa! O Jezu! Ach. Halo? No, halo. No? Halo. No, halo, kurwo jebana! Słuchajcie tylko... Wiem, bo się aktualizacje jakieś się Razer od tych słuchawek jebanych. Ty je zaraz rozjebie. Tutaj kurwie w nie zaraz strzała. No ma. Jest jedna sztuczka ten. Jak pada deszcz, albo jest ciemno. Na przystankach się pojawiają, wiesz? O 11 km chcesz jechać? Czekaj, zobaczymy. Może coś po drodze będzie. Jak nie, to walniemy dzidę, bo tam na przystankach, wiesz, się pojawiają. No dobra, no. Zanim przejdziemy to 11 km, to przestanie padać. Dobra, zobaczymy, nie pierdol. Halo? No siba! Kto od was był czerwony i biały strój na tym napadzie? Jest. Czerwony, biały strój? Jeden miał czerwony, a drugi miał biały strój, no. Nie wiem kto to. Nie wiesz, dowiedz się kto to, ci 100 tysięcy zapłacę. I jak się dowiesz kto to od was i wystawisz ich, dobra? Dobra. To koła was. Ej, kto był od nas czerwony na napadzie? Czerwony strój i... Nie wiem, jeszcze raz zapytam się. A kto dzwoni? Joker. Jaki strój? Jeden miał cały czerwony strój, drugi cały biały, tak? Cały czerwony, drugi cały biały. Tak, a czerwony miał tak, maskę diabła? Czy jaka maska? Czekaj, pytam się, jaka maska? Maska... Czerwona maska, tak? Maska diabła? Kominiera czerwona. Czerwona kominiera i cały strój czerwony, tak? To nie wiem kto to. A drugi cały na biało, tak? Jeden cały na biało, słyszysz, diabeł? No. A drugi no, czerwony to... cały. No to ja pewnie czerwony. Nie, o ciebie nie chodzi. Zadzwonię, jak będę wiedział coś. Ale co, w banku byli ci co? No, zajebali Hamera, nie? No nie wiem. No bo, no nie ja, bo ja byłem z nimi, co nie? I 100 koła płaci, to byśmy się podzielili. Jak powiemy kto, to 100 koła mamy, nie? Ale nie wiem, czekaj, kto był na cały na czerwono. Cały na czerwono? No oprócz mnie, bo mówisz, że to nie ja, bo ja byłem z nimi. Ktoś siedzi w bagolu? Tak. Ile to auto jedzie? Czekaj, zaraz to sprawdzić. Nie rozpędzaj się, tylko handlujemy. Handelek robimy. Jak coś będziecie widzieć, to mówcie. Bo generalnie jedziemy na jakieś przystanki, tak? O, jest! Co? Siemano, Lafiryn dojebana. Mam coś dla ciebie. Możesz do nosa, możesz na dziąsło. W dupę też możesz se wsadzić, jak lubisz. Nie chcesz? Żałuj. No, miałem właśnie ciebie dzwonić, kurde. Taki ziomek z ciebie, nie? W chuja mnie robisz, nie? Kominiarki to od ciebie, nie? No. No kurde, którzy to, powiedz mi, którzy to. Ale kto, kto? Na tych kominiarkach, jeden czerwony. Nie wiem, stary, bo nie pamiętam, wiesz, że ja słabo orientacyjnie. Ja się pytałem, ja bym ci powiedział, słuchaj, masz Lamborghini Urus? Urus właśnie w nim jadę, wiesz? Ty, to jesteś z tymi chłopakami, czy nie? Jestem z jednym, w sumie. Diabełkiem. Diabła, rogatego chuja czerwonego. Diabła. Z Wojcą resztę i...
My wam podjedziemy, nikogo nie odjebijamy, tylko przepytamy ich wszystkich, dobra? Dobra, dobra, to daję ci GPS. Dobra, masz naprawkę? Mam chyba. To podjedź tu na garaż. Przyjedzie Joker. Nie będzie nikogo bił. Pogadać chce z ludźmi i zobaczyć, o co tu chodzi, nie? Z tym, kurwa, kto to mógł zajebać? Przepytać chce ludzi. Witam. Witam. To ksiądz. A to ksiądz, siemanko, siemanko. Czekaj, Wini. Siemanko, chłopaki, zaraz pogadam z wami, bo tu ustalam coś. Dobra. Kanbagor, pozdro mordo. Milego grania 5 złotych. Ale dzisiaj, ale to dzisiaj jeszcze, bo jeszcze łopaty mam ciepłe. Daj naprawę. Czyli dawaj, wsiądź do tej bety, żeby nie odholował przypadkiem. No to zaraz się z tobą zobaczę, tylko ustalę, bo jeszcze daj naprawę. Tutaj mam do zrobienia. Czekaj, ja mam firmową naprawkę, to naprawię. Się łapiemy, dobra? Cześć. Siemano! Siemano! No witam, witam! No siema, chłopy, kurde, jak tam życie? Stasiu, co się dzieje? No nic, handluję to łępione dzisiaj, bo mnie wkurwia już. Raz uderzę w latarnię na napadzie i już kurwa kopci. Ty, a wiesz, że ja organizuję kolejne siano? Tak? W jaki sposób? No chodź na słuchko. To nie był ten, tak, chłopaki? Słuchaj, jest taki pomysł. Jak ja z wami wsiadałem na to biegłym kołowę. No, jaki wiesz, pomysł? Prawda, tutaj w pojeździe się wpisał. Dobrze, jeździsz autem, na przykład jeździłeś? No. To ja zorganizuję taki wyścig na drifcie i będzie do wygrania półtorej balona. Kiedy? I driftowóz. Co ty na to? Kiedy? No chcę w niedzielę, ale mało czasu, bo za dużo pogrzebów mam, wiesz? W niedzielę zajebiście. No, a jak nie w tą, to w następną. No dobra, to ja chętny jestem, to już będę trenować. Co ty? No. Ale to nie musisz, bo tam podjeżdżasz, tam będą podstawione przez miasto driftowozy i tymi driftowozami będzie się napierdzielać i wygrywać, nie? Mhm. Będziesz mógł nieźle zarobić. A słuchaj, mam jeszcze pytanie do ciebie. No. A co byś powiedział na walki kobiet, bo już je dogrywam? Może jakiś zakładnik. Nie wiem, znam dup. Ale ja znam, ty się nic nie masz. Co, bym miał się bić z babami? Nie, mówię walki kobiet, żeby wpaść im podopingować, no. No dobra, to przyjdę przecież, na każde takie wydarzenie chodzę. Co ty? No. Na ciebie zawsze można liczyć, piąteczka, lecę, bo piąteczka. Tam komunię mam do zrobienia. Na razie. Siemanko, chłopy! Czerwona kominiara, taka... Ela, ale Tadziu! Ta. Ci kojarzę, ale nie wiem. Czerwona kominiara? Ale na pewno na 100% kominiarki, czy nie? Joker! Dobry, no? Prawy, prosty masz. Pozdrawiam. Co mam? Dobry, prawy, prosty. Prawy, prosty? No, no tak, dobrze się bijesz, tak? Naprawdę. Nie wiedziałem, że... Więc mu nie dam. A co się stało? No sorry, zajebany jestem tu. Czułem się w grę. Sefir ma czerwoną kominiarkę. Dałem mi go to. Sefira tego. To niech tu przyjeżdżają. Joker, tak? Czemu auto mi na napadzie kopci jak raz wyjebie w latarnię? Przez brak armoru, czy co? Między innymi, no. Piątka tak ma już, kurwa. Ale jeba cię. To ogólnie jest chujowa, no. To jest, kurwa, sprzedawana. No GTS-a sobie kup. A kupisz nową czy używaną? Nową, używaną z Fortunem. Czekajcie, na napady to tylko... Patrzcie, co ja sobie kupiłem teraz. Czego auto zajebaliście Jokerowi? No ty. No bo głosy są, że to ty. No już na podzie się uciekłem. A jak jesteś ubrany? Fajnie to wygląda. Na biało? Tylko, że to tanie jest. Na biało ubrany. Dałej go, kurwa. Na biało? No bo mówię, że to ty. Niech przyjedzie, niech się wytłumaczy, nie? Ale masz przyjechać, Joker powiedział, masz się wytłumaczyć. No dam ci dżipsa. I ziomka też ogarnij tego czerwonego, ale on powiedzie, że nie ma czasu, Joker. Tak, nie ma czasu? To wszystko, kurwa, ja znam. To powiesz imię i nazwisko tylko jego. To ja wiem. Ja nie znam jego, nie znam nazwiska. On powiedzie, żeś przyjechał. Powiedz mu, że jak nie przyjedzie teraz, to jak drugi raz do mnie przyjedzie, to będzie już martwy. Dawaj, wiesz? Przyjedź. Dobra, chyba przyjedzie, czekaj. No jak nie, to powiedz, że ktoś mi go dostarczy martwego i tyle. Ziomek miał kupić furę, a jest, kurwa, niedostępny abonent. Z tego, jak chcesz samochód na napady, to GTS. To jest najlepsza fura. No. To jest klasyk do napadu. Venatus też jest git, myślę. Mi się Venatus lepiej jeździ niż GTS-a, nie?
Jeszcze offroadówki walisz i po górach skaczesz. Dobra. 2200 widzów, ja pierdolę, sztos w kurwa. Który ten, co tu stoi? Dziękuję za każdą łapę do gry, dzisiaj trzy koła wykręcamy. Tak? Musimy trzy koła polubić. Nie, chcesz się, nie? Ale żeś tylko nie pojechał ze złom, nie? No coś ty to moja BMA stoi. No to patelnieć, jak go nie ma, kurwa, zobacz. Ty, za ile euro sami? Otworzysz? No już. Kurde, ja swojego nie sprzedaję, jak coś, byś z kozakiem, ale... 4 miliony kosztuje, kogoś ze 3,5 banki znajdziesz raczej. Ja chyba będę miał kogoś, kto sprzedaje. To się przyjadę. To kupić. Jak nie to, to GTS, ale jest jeszcze droższy, a ty wiesz, to jest SUVik, nie? To... I fajny tunik ma, kolor główny możesz fajnie pomalować, dodatkowy. Urus, tak? W środku, ta Urus Venatus, bo są dwa Urusy, wiesz? Urus zwykły jest główny, a Urus Venatus ten jest dobry. Miałbyś go pokazać? Pojechał właśnie ziomek z nim, wiesz? To, dobra. Ile to jedzie? Czekaj, nie wiem nawet ile. 340 chyba? Jakaś te chłopaki, nie? Nie wiem. Ale setkę pewnie robi szybko. No to jest git, fura. Jest na pewno lepszy od M5, nie? Jakże się powiesz, że jest gorszy od GTS-a, myślę, że jest lepsze, nie? Też to się karni, tylko dobra, nie dobrze. Dobra, on jedzie 2 km ma. No i dobra. Ja to się jak później się, karniesz, dobra? Jak się przebrał, to go najebie od razu. A i tak jest pura rozjebana, wiesz, więc... W sensie nie naprawiona. No i chodź, ci pokażę coś. Dobrze napisałem na Twitterze? No, nie, Venatus, nie Venatus. Kurwa, to... Na chwilę, to ci pokażę. Będą ze mnie się śmiać, kurwa. Venatus ci mówiłem, a nie Venatus. To wszystko twoja wina. I pa, siedzenie możesz zmienić w środku? Te paski, co są zielone, tu możesz zmienić? Chujne rzeczy możesz tu zmienić, nie wiesz? Chodź, wsiadaj, Joker. Trzy różne kolory, nie bądź czekaj na tego ziomka, wiesz? Poczekaj, to ja przyjadę. Chwilę. Poczekaj, bo jak to jest coś od ciebie, to wiesz, to go będziesz musiał rozliczyć przy mnie, nie? Ja jebie. Chwilę poczekamy i wtedy możesz się kartać. Nie, to nie jest od tego, Stacha. Nie, z drugiej strony deszcz pada, więc tak ci się będzie gorzej jeździło, ale chcesz to dobra, to leć się karnąć, nie? To nie są ode mnie ludzie, bo temu właśnie nie kojarzyłem. No dobra. To jest tak, że ewentualnie kupuję kominiarkę, bo chcę się przypodobać. No wiemy, co chodzi. Nie wiem, jak dla mnie zasłowaliście mi auto, teraz w chuje lecicie. No ja? Tam? A wiesz, że ci nie wierzę. Ogarnij tego ziołka. To zajebał furę. Ogarnij tego ziołka. No ten chłop tutaj niby, ale... Czekamy na razie, bo ogarnąć drugiego chłopa, ale wiesz? Jak ty znajomy Jerzego, nie? No. Jak a ty Jerzy tam jesteś? Jerzy jest skurwiony na mnie. Tak. Sefir by nie ukradł, Sefir nie jest chujem. Mówisz? Nie, to ręczę za się na mnie wkurwił, wiesz? Zresztą powiedzieliście, że był na cały na biało, on nie jest cały na biało. Sefir by nie wziął, bo Sefir się buja ze mną, taki wierny gość. Dobra, to my tych ten drugi na bank, ten drugi na stówę. A dobra, to chodźcie chłopaki, lecimy. Szukać. A wy co robicie, chłopaki? Będziemy szukać frejerów teraz. Siemka. No tak, to sprzedałeś towar. Co? Sprzedałeś towar. Nie. Ile wy co robicie, chłopaki? No to w chuj. No to w chuj. No będziemy frejerów szukać, a później to pewnie, nie wiem, spać lecę, nie? A, ja dealerka. Dealerka, to? A. To dawaj. Chcesz czymś, a nie, bo kurde będzie dawniej, przestało ale... Przestało padać akurat. Chyba, że ktoś jest od blach typa, bo po co sobie kupiłem? Ja bym normalnie mógł z tą pojeździć, ty byś siedział, wyskakiwał dealowa, ja bym spierdalał później. Kiedy? Tylko, że kurwy mi wiesz, handel narkotykami dadzą, a ja w życiu tego zarzutu nie miałem. Ja mam 200 razy w kartotyce napad, ale nigdy jest handel, bo ja nigdy nie dealowałem, wiesz? Wszystko tylko nie dealowanie robię. No, mogę kogoś zwrócić jak chcesz, ale nie będę handlował. No. Dobra, to trzymajcie się chłopaki, pytajcie, no, elo. Dobra, przestało padać. Pogonisz. Co? Handlujemy? Dzisiaj w Tatry jedziemy, a nie. No właśnie, w Tatry. Wycieczka będzie. Później, teraz hajs. Masz klientów. Ty, to w sumie zajechałbyś do mnie na chatę, też bym sobie się uprawał. Nie ma czasu. Nie pogonisz podwójnie. Wiesz? Napiszę do Abdula. Zadzwonię do Abdula. Żeby sobie pojechali na koks. Jedźcie sobie na koks i sobie róbcie towar za ten czas. Po chuj macie za nami, jak przy dupasy jeździć.
Nie żydową. Róbcie pieniążki, no. No, będziecie wolni, to dzwoń. Jak będzie lipa, to dzwoń, no. Yo, łachudro jebana. Nikt nie chce. To o. Są kurwa plażowniczki. Na plaży na dziąsło, jedną paczkę wzięła. Tu masz drugą szlorę. Hej, sweetie. Hej, skarbie, powiedziała, czaisz? I za fiuta mi już chciała łapać. Jeszcze kupiła ode mnie torby. Jedną. Gdzie ci zostało? Stary, dopiero zaczęłem. 17 jeszcze. A już mam 11 koła z tego. Tu masz dziewkę. No, jak żeś tak zajechał, kurwa. Ja to przez twoją kominiarę straszyłaś. Ubiegnie biegaczka po lewej na pasie. Spierdalamy stąd. No dawaj, dawaj, czarnuchu, kupi ode mnie ten towar zajebany. Chuj, kręcia chuj, nie umiem być gangsterem. Dobra, sprzedałem wszystko, spierdalam stąd. Zamknij tam ryja. Strzelamy w bramie do nich. Będzie faza. Plecy. Zlają się. O kurwa. Pierdalam. Ja jebie, co się dzieje. Ja jebie, ten walczy? On walczy czy nie żyje? Ty walczy. Walczy? Tak. Jaki pojeb. A tam fala była. Chowam gotówę, stary. No i tutaj powinien być. Jest. O Jezu, szybko kurwa wsiadamy. Prowadzi? Ja jebie, zamykam grata. O. Łysy? Dzień dobry, łysy loty zapraszam. Łysy, dobra. Do wspólnego lotu. Ty, tam jest helikopter, czekaj. Wsiadacie? Właśnie, może no helikopterem. Zaraz, zapalmy szlugę. Helikopterem nie. Nie zmieścimy się. Czy helikopterem? Gdzie jest helikopter? No tam. Nie tam. Zmieścimy się. Zobaczymy. Gdzie tam helikopter? Wszyscy są? No. Pa, zapierdala z walizką, chłop. No nie ma helikoptera przecież. A był tu dopiero. Halo. No nie ma.
Halo, gdzie ty? Staciu. No, na lotnisku. No, no. Myślę ci kiepsa. Dawaj do nas. Wysiądź na chwilę z samochodu, Staciu. Dobra. Jademy po helikopter, gdzie on? Gdzie? No nie ma już, nie ma. Kurwa, a samolot? No, po prawej. Psy jadą? Wyjdź, wysiadaj. Wysiadaj! No. Pierdalajcie, psy jadą. No. Policja przyjechała. Siadamy. Cicho. Sprawdzałem, kogo to auto. Dzień dobry. Dzień dobry, panowie. Co tu tam się dzieje? Na wycieczkę lecimy. O cholera. Tatry. Gdzie? W góry. W Tatry. W Tatry? No. A tak, to panowie tak. Się nie boją wirusa teraz? Szukamy pilota profesjonalnego z papierami. Idzie załatwić takiego pilota? Bo biuro podróży nas leciutko wyjebało. Miał być Bułgaria, Złote Piasko. Którą mamy godzinę, złoty panie? Która godzina? Dobra, lecimy? 15:40. No to kurwa, mieliśmy lecieć już dawno. Kurwa, ja to byłem w tych Złotych Piaskach, to dajcie spokój, tam nie lecicie. Pięć koła za wycieczkę, pięć byliśmy koła. Byliśmy wczoraj, zajebiście. Nie lećcie do Bułgarii. Na Złotych Piaskach? A nie, ja byłem w tym, w Słonecznym Brzegu, panowie. Dobra, ale na chuj właśnie tyle zjechało. Zamknij pizdę. Potrzebujemy pilota, najlepiej policjanta, bo dobrze latają. A to zależy od kasy, nie? Ile? Kurwa, milion. Za taką wycieczkę milion? Nie no, żartuję, chłopaki. Nie no, nie mamy uprawnień na takie samoloty, nie? My tylko na helikoptery. Kurwa, no, helikopter. Chuj, to ja lecę. Helikopter ja mam. Też może być. To ja lecę. A tam przecież ten pilot w środku powinien być chyba, nie? Autopilot, no, wciśniemy autopilot. O, no, no, i elegant. Tam. Dobra, to lecimy. O, scypki będą. Dobra, pilot łysy, jebany. Lecim w chuj stąd. Odholujcie mi auto. Pozdrówcie moją mamę. Abdul. Powiedzcie jej, że ją kocham. Chowaj tę walizkę, kurwo. Helikopter. Chowaj się. Ej, chłopaki, bo wy bez tego, bez kolegi lecicie. O, gdzie on jest? No tam. Kurwa, debil. Boi się. To był helikopter. Co tu tyle dymu? Panowie, odstawcie samolot. A my mamy autopilot. Lecimy w Bieszczady, dajcie. Wysiadamy, pogadamy temat. Koniec rejsu, panowie, wysiądźcie po rozmowie. O Jezu, no biuro podróży nas wyjebało. Kurwa, jebana mać. Samolot zaraz ten. Weź ten samolot. Pilnuj go tam. Dobra. Ja idę gadać. Kurde. Kurwa, miała być wycieczka i chuj z wycieczki, nie? No to dawaj helikopterowi. Skąd my wiedzieli? No bo jak kradniesz, to oni dostają powiadomienia, wiesz? Ale że aż tylu. No dzisiaj lotnisko zaostrzyło ostrzeżenia. No i co? Wcisnęliśmy tego autopilota, oni mówią, że nie chuja, bo coś nie wiem. Trzeba pogadać z nimi. Oni to nie wiadomo, co musisz pilota gardzić, bo tak to wie pan, no. Aha. To z nich. To tak średnio. To im zapłacimy. Weź kurwa, zejdź na ziemię. Panowie, porozmawiamy. Weź się wylądujcie, no. Hej, panowie. Tak, jest problem. No kurwa. Powiedzcie im na radiu, żeby wylądowali. O, lądują. Co jest? Jest, cicho, bo jest sprawa. Biuro podróży nas wyjebało. Mieliśmy o 15:40 lot w Tatry. No i pytanie, czy nie da rady nas za jakieś pieniądze w Tatry wypierdolić? Nie no, helikopterem to chyba za daleko. To tym samolotem. A my, ja nie mam licencji pilota na samolot. Ale tam jest autopilot. A wy macie? To ja ci dam. A pan ma? No. Ma pan? No to pan sam może prawie. No to chuj, to lecę.
Ale pan ma licencję, ja muszę sprawdzić ją. No to ja pokażę. Chwila, ja zobaczę. No. A pan mi pokaże licencję i jakby jest, to ja pana puszczę. Chyba, że zrobimy dwa rejsy po prostu helikopterem was. Mieście dwie helki i tyle. Dwie helki, właśnie. No to my tu mamy trójkę pilotów na pokładzie. No, no i super. My was możemy przewieźć. A gdzie dokładnie? W te Tatry? No w Tatry, no, ja panu zaznaczę na GPS-ie. No dobra. No to co, chłopaki? Masz! Ten... Zobacz! Za akrobacje lotnicze nawet. Ale to jest, panie, to jest rok... Lotnik roku no. 1995. No 30 lat jest ważny papier na loty. No, to jest przedawnione jest. To dobra, ja mam lepszy pomysł, żeby nie tutaj... Nie robić cementu na lotnisku, my was dwoma helikopterami normalnie weźmiemy. Ja pierdola, zajebiście. No to normalnie, no to jedziemy. To... to jedźcie pociuchy zimowe. Właśnie, bo tam... To chwila, zrobimy tak. Podjedźcie na komendę Wespucci, dobra? My tam podlecimy i weźmiemy drugi helikopter. Dobra. Dobra. Komenda Wespucci. Dobra. Oho, oho. Widzisz, oho. Kurwa, Tadziu, wszystko idzie załatwić. To jest taki magik, Staś. Odstawiamy helikopter, kurwa, samolot. Dobra, to co? Na komendę? No jak ktoś mi się otworzył. Skakuj do bagażnika z walizką. Wespucci, tak? I co oni nas w Tatry nas... Ej, ty zaznaczyłeś Winewood, oznacz to, ja zaznaczę Wespucci. Wespucci, a, Wespucci, tak. Ale będzie wycieczka zajebista. Jak to się ślizga. Ale skąd oni mają te powiadomienia, że ten, że lecimy? Jak radnie samochód czy samolot, to zawsze mam powiadomienie, tylko na samochodzie mi się nie chce przyjeżdżać. Ale tak jak zobaczymy... No nie wiecie, to... że teraz jak się rozpierdala się samolotem, to się ginie na zawsze, tak już finito. Jak można zginąć na zawsze? No, że jak wybuchniesz samolotem, to już nie ma ratunku. A. No. Oczywiście. Calvin Klein. Ja żeby nie mogę, bo jesteście za mocni zawodnicy. Takich jak was to jeszcze nigdy nie spotkałem. Tu se zaparkuję, co se będę żałował. Twitter. Otwórz furę. Zamknąłeś kogoś. Co? No w bagażniku zostawiliśmy. I kurwo jebana. Zdryłaś kurwo. Jedziesz na to się opóźni. Co ty byś bez mnie zrobił? Ty masz kurwa ciapę, jesteś niedojebany. Co, dobrze się ubrałem. Dobra, to czekamy na biuro podróży, kurwa, od nich. A jak nas oszukali? Nie chuja, to wyjrzemy, wracamy po samolot, nie? Tylko wtedy to lecimy od razu. Daj się coś do jedzenia. Lecimy od razu, no. Ja mam mało w sumie. No to tu masz burgerownię przed nami, to idziemy coś zjeść przed lotem. Jak ty jeść? Ja tu zostaję, bo zaraz przyjadą. Tu masz burger shot przed nami. To idź, przynieś mi. Jalapeno. Wyślij zgłoszenie. Jalapeno. A mi chickera. No. Zgłoszenie wyślij. Że czekamy. Dupki chodzą. Mogliśmy koks wziąć ze sobą. No ja mam. Ile? Masz połowę. Ty kurwa, chamy. O, ja jebę. Pa, lecimy.
No chciałem, wiesz, żeby walizce przenieść. Ty policja mi napisał. Mogę wysłać zgłoszenie, że czekamy na lot. Oni gitara, my szybko ogarniemy i dojeżdżamy do was. Szery. Schowałem koks do walizy. Ja tak samo. A jak Gnata? Jak Gnata? A ja burgera. Ej, zapierdalamy tą policję w górach. Albo powinniśmy ich, zakujmy ich i zostawmy ich tam. Albo i... możemy ich na tortury jakieś. I na Golasa ich zostawimy. Skutych na Golasa. To byłby dobry pomysł. Niech te dziki zjadą ich. O, dziki. Bumy. A jutro drugi dzień wycieczki, jak coś. Trzeci. Bo ja jutro wstaję. Trzeci, bo ja jutro wstaję. Bo ja tylko dolecę dziś, zabukujemy jakiś hotel tam i jutro kontynuować. Dobrze? Dobra. No jasne. Jakieś dymy dzisiaj jeszcze drobne? Śnieżkami się porzucamy? Tam jest śnieg? Błotem raczej. No to możemy się utasami porzucać. Kurwa, te lepiej mnie ta walizka, jakbym miał delirkę. Ty, no faktycznie. Ej, gruba, weź mi ponieś walizę. Ty... szlompo jebana. Kurwa jebana się przeteleportowała. Szlompa, szlompa się mówi, szlompa. Ty... Ej, 3000 łapek za 50 łapek, jest sztos w kurwa. Słychać Helkę. Słychać, ale nie widać. Pisaliście tam do nich? No pisałem. To jakiś szeryf mi odpisał, że już jadł. Chyba lecą. Lecą, 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 no. On napisał jadł. Wibrator ktoś wziął, bo ja lubię. Na wycieczce. Musielibyśmy podjechać do sex shopu. To weź zajedź, bo bez dilda nie jadę. To coś mi BM-kę. No to jebać to. Ach. Chyba... Dezodorant jak masz, to też spoko. Też usiądziesz? Tak. No fajniejsza ci mogę kupić. W gumę go włożę. Ja mam paczuszkę. No i gdzie są te psy? Ej, mam jeszcze jednego na lot. Powiedziałem, żeby się ubrał zimno. Ciepło. Kurde, dobra. Ja pierdolę. Napisz jeszcze raz o tych psów. Dobra, jest trzy koła, dziękuję. Dobra, to można czekać na takie loty. Kolejne biuro podróży, które nas wyruchało. Kurwa, panowie. Gorąco. No właśnie, no trzeba już te Tatry, bo kurwa, no... Nie fajnie się robi. Co się kurwa gapisz? No. Jeszcze raz wysłałem. Te voy a hacer polvo! Czemu ją uderzyłeś? No, bo się na mnie krzywo patrzyła. Ale... Kokę chciałem jej sprzedać. Budujemy nasz dom na piasku. Cena nie gra roli dziś. Milion chłop chciał, a tu za darmo ogarnęliśmy wycieczkę. Znowu weź, ty im to napisz. Tobie odpiszą. Jadą ja nie wiem gdzie. Gdzie jadą? No słychać, co gramy. Tam się ciemno robi, tam zimno, jak nie wiem. Tak, jutro robię dwa streamy, Roxana, no. Stachu, musisz wejść tak. Telefon. Kontakty. No. Zacznij ten telefon. I na ulubione.
w lewo. Tak przesunąć palcem w lewo. Tak, słabo. Masz? A. Policja to który? Na samej górze. Los Santos z Police Department. On do nich dzwoni. Nie odbierają. No siema. To gdzie lecimy? W tatę rajdzie. To macie już to obstukane? Z kim wy chcecie lecieć? Z policją. Że na, co kurwa? Na dwa helikoptery. O kurwa, to żeście się ustawili? No. Ale nas było 6, to na dwa helikoptery idealnie, a teraz to jest... Ile kasują za to? Mam winiacze, wszystko mam, nie? Człowieku, co ty ustawiony jesteś. No. Ja zabrałem 3 piwa na szybko. Karton... Czasu nawet nie było. Karton Amareny. Hotel jakiś tam mamy, cokolwiek? Właśnie będziemy bukować, dzisiaj lecimy zabukować, nie? Jutro kolejna część. W sumie po chuj bukować, kupmy sobie ten dom od razu jakiś. No tutaj mamy dość biednych ludzi. Jest tak? Jeszcze raz kmina, żeby policjantów tam związać i zostawić. To ma potencjał. Jak my nawet koks wzięliśmy ze sobą na handel tam. Ojebiemy ich helikopter w takim razie. To jest gnaten normalnie jada. No to kurwa, ojebiemy ich helikopter i sprzedamy tam w Tatrach. Na bank się komuś przyda nowa helka. No już. O, co? Kurwa, lecimy. To jeszcze z naszych... Nie, tu nikogo nie ma. Już załatwiam to, panowie. Sekunda, pójdę do szatni jeszcze. Abdulla chyba nie ma. No ich mnie ma. Abdul jest, nie. A. Kiedy policja taka uczynna, że zawozi obywateli na wakacje? Zawsze. Zazwyczaj tych widzę, jak gonią gabaniarzy, albo na, tych, co napady robią. Co ty, oni lubią rozrywkę. To jest to coś nowego dla nich. Stasiu, a co tam w kartonie masz? Co tam chowa? No, wino, amarenkę. Jabolki. Jabolki. I co jeszcze? Dla Mariolki. Będą kutasy i palone lolki. No, to jeszcze mam. Defibrylator, kurwa. Dobra, pan pilot, który miał pilotować samolotem, pan mi pokaże jeszcze raz te dokumenty. Tą licencję pilot. Tutaj, pan mi pokaże. Ja, to nie ja! A to kto? Panie, ja mam. W 39 w Afganistanie wysadzałem samolotu ładunki. O, proszę. Dobra, i pańskie dokumenty, dowód. Dobra, pan Stanisław. To lecimy, czy nie lecimy? Dobra, da radę, to przejdzie. Możecie panowie brać ten samolot z lotniska. Sytuacja jest taka, że z helikopterami nie da radę teraz przetransportować, bo dzieje się na mieście i nie możemy tego ogarnąć. Czyli samolot jest dogadany? Jest dogadany, no licencja jest, widzę, ważna tam. Dobra, konkretnie. Dopóki się pan nie rozbijesz, nie narobi lipy, to... Nie, nie, będzie okej. Okay. Lecimy. No. Uwaga tam z tym lądowaniem w Tatrach, żeby wiem. Nie wiadomo. Żeby nie było, żeby się nie paliło tam. Tak. Powodzenia, panowie. Dzięki. Siemano. Cześć. I silny kolor. Szybszy, bo... Wysiadać, bo zamykam. Dobra, walizeczki. I lecimy! Ja pierdola, zajaram se babola. Odsuńcie się. Otworzę wam schody. Siadaj, Abdul. Czemu nie mogę wsiąść? Nie wiem. Weźcie go, skujcie po prostu. Teraz już biorę. Na ręce go. Nie mogę wsiąść.
Chodź na kolanka. Dobra, cicho teraz. Cicho teraz, bo włączam. Odkryj mnie, odkryj mnie. Cicho. Witam wszystkich serdecznie na pokładzie samolotu Chmura Airlines. Dzisiaj polecimy sobie w Tatry wyruchać fajne kurewki. Ty, bo ja wsiąść nie mogę. A on na kajdanki. Dobra, ja wezmę do tego drugiego jak coś. Spróbuj do luku bagażowego. Tu nie ma chyba, wiesz? Czekaj. Latający Ben! Na pokładzie latający Ben! Dobra, wsiądę do drugiego samolotu. Czekaj, jeszcze jedno jest. Chodź tu, chodź tu. Szybko, bo psy... Bo paliwo się kończy. Nie, no za chuj się nie da. Dobra, to weź mi pulsi, ja polecę drugim. A gdzie masz drugi? Dobra, walimy dzidę. Jaką dzidę, jak mamy pozwolenie od szeryfa? Jak to się puszcza? Alpa, pojechali. Weź mi upuść. Zjebało się. Leć się, zaraz ogarniemy dostępny. Jak nie można na dwa samoloty? Chłopie, zajebią nas. No. Wysiądźmy wszyscy. Kurwa mać. Teraz to wypuść go. To próbuję. Kolega nie może wsiąść. Co, na te wakacje lecicie? No. Ma. No. Musisz mnie upuścić. Czeryf pozwolił. Robię to cały czas, mordo. To weź mnie podnieś. No? No i spróbuj teraz. O. Zajebiście, zadziałało. No lipa, to jest pięcioosobowe. Jak pięcio, kurwa? Nie, no co? Dobra, chodź tu. Tak to my daleko nie polecimy. Nogi se wietrzy. O, poszło. Arjen! Boże! Kurwa, nie widziałem tego. Coś szczerze, że się rozbijemy. O kurwa, ja już wzywam medyków. Cicho. Cicho, kurwa. Bój z tym autem. Chmura Airlines na pokładzie samolotu Boeing 737. Dzisiaj podróż do Bułgarii. Nie no, Bułgaria już była. Teraz składamy, kurwa, koła. Dobra, dla mnie, wiecie, jestem Abdul, jak będziemy spadać, to wiecie co krzyknę. Szeryf pozwolił, to jest dogadane z bogami, czajcie? Z GM-ami, kurwa, z adminami jest dogadane to, że można zrobić wycieczkę. Jak się leci? Stabilnie. Bardzo klimatycznie. To co, śpiewajcie coś, jakieś podróżnicze pioseneczki. Trzech synów matka miała. Dwóch synów. Nie, jak to było? Dwóch słynęło z mądrości. A trzeci, co był głupi, poszedł do łączności. Trzeci brak godności, kurwa. Jakie słowo, kurwa, weszło. Ti ta ta ti ta ta ti ta ta ti ta ta. Tak, a gdzie ty wylądujesz tam? Na górce. W górach. No kurwa, w górach. Nie da się. Chłopie, ja lądowałem w 95 w górach. Kurwa, panie Boże, ty się nadawiłeś. To jest lotnisko kolejne? Tutaj do lewo? To jest baza wojskowa. To na bazie będą może jakieś fajne pojazdy lotnicze. F-16. Będą? No, to taki możemy. Tylko tam się nie zmieścimy, musi być kilka. A jest 5? Sprawdźmy. Na komendę byśmy polecieli. Tylko nie wiem, czy to nie jest karalne już, jest to samo pojawienie się tam. Zaraz się zjadą i nas dojebią. To na tą wysoką górę, nie? Jak coś. Ja uważam, że kurwa zginiemy. Ja uważam, kurwa, że pierdolisz bzdury. I że będzie wyśmienicie w chuj. Modlitwę jakąś weź i zmów. Weź mi też posyp. Ja chcę zginąć na haju. Posyp mi szczura. Kurwa, jak trzęsie. Ejwa, muszę się unieść wyżej, żeby to zobaczyć z góry, wiesz?
i rozkminić plan. Dokładnie, bo to nie może pójść. To nie uda się. To się uda, kurwa. To się nie uda. Mówię ci, że to się uda, kurwa, nie wierzysz mi? Ja jestem gotowy na wszystko. To masz lotnisko, pobraje blisko gór. I tam chuj miał chodzi, miał być na górach, jak my wracamy samolotem z wycieczki. Tu mamy chatę, nocleg, widzisz? O nie! Akrobacje. To chyba nie takim samolotem je robiłeś wtedy, co? Może podwozie. Awionetką, o, szukałem go. Podwozie może wysuń. Podwozie to twój stary mył dla matki. Wyskoczymy, wyskoczymy. Zaraz zobaczysz, co się stanie, chłopie. Co tam, Bułgaria jest? Ta. Widać, że psy dupami czekają tam. Koła będzie trzeba wyjąć. My to zrobimy na luzie. W imię ojca jest syna. Cicho. A. I szczura świętego. Nie. Cicho. Nie. Do kury. Kurwa, lipa. Samobójstwo, to nie, a kurwa. O kurwa! Tu! Kurwa, żyjesz? Halo? Ej, bo ja żyję! Halo? Halo? O chuj tu chodzi? Ty, włosy mi popaliło. Włosy mi popaliło. Ja pierdolę. I co? Character kill? Calvin Klein? Serio? Wezwij karetkę. Jak mogę wezwać, kurwa? Ej, patrzcie, wszystko działa. Gotówka, ten. Ej, wszystko działa. Abonent czasowo niedostępny. Ej, kurwa, działa wszystko. Co ja wzywam, kurwa, ten, służby. Robimy taką akcję i chuj. Nie no, bez kitu jest charakter kill, czy co? Halo? Halo, słuchaj ty, bo ja lecę na zgłoszenie do was, nie? No. Helikopterem. No mi tu włosy słuchaj... popaliło. No i powiedz mi, dam radę jakoś kurwa tam wylądować, czy tak średnio? No helką tak. No dobra, no to ja tam za chwilę będę. Ty, bo mi włosy spaliło, stary.
kurwa, zarabedy. Oni chyba nie żyją wszyscy. No co ty pierdolą, kurwa. Jo, oni się wyjebali. Żyją, żyją, kurwa, zarogargiemy. No ja pysk smaruję teraz pantenolem. Dobra, dobra, dobra. Era. O, już ląduję, no. No. No i chuj. Ej, na i. Serio mnie nie ma. Wyjść z samolotu nie mogę. Nie mogę. I patrzcie, co się dzieje. Pa. Jak maską się bawię, to mnie widać. Normalnie siedzę tu. Bez kitu tu jestem. Tylko musi mnie wyjąć z samolotu, nie? Drzwi się zepsuły. Pasów też nie. On mnie wyciągnie kajdankami. Kurwa, rozbił się samolot, temu włosy popaliło. Normalnie włosy spalone, kurwa, człowieku, peruka spłonęła. O to chodzi, tak ma być. U mnie jest pompa. U mnie takie sytuacje są możliwe. Ty, wylądowałeś? No ja jestem, tutaj na dole przy tym, przy samolocie. O, widzę cię, chodź. Wyciągnij mnie. Ty, bo się drzwi szata. Ale gdzie sam, kurwa? No kurwa. Czekaj, kurwa, chłopie, nie widzę. Patrz, chodź, coś ci pokażę, widzisz? No gdzie, o, o kurwa, ty. No, magia. Dobra. Opie, włosy mi spaliło, ja nie wiem, poparzyło mi plecy. Nogi, kurwa. Bo ja żem pił tą amarenę, nie? Co tam miałem kartą tego. No. Najebany to prowadziłem. Chciałem chłopakom, kurwa, ten zaimponować. Ta, jest git. Jest git? Gdzie no, ty, kurwa, skułeś mnie. Ty? No, jeszcze tylko coś, kurwa, daleko jesteś, jeszcze nie mogę ten. 219 mam na koszulce napisane, widzisz mnie? Kurwa. Ja o, jesteś, kurwa. Ja jebie, jedziemy na szpital. 10-4, przyda się. Oczekuję. Dobra, czekaj, bo to... Ej, szukamy ich? Helka. Szukamy no ich? Oni są tam wyżej chyba, słuchaj, to czekaj, ja ci dam jakąś maść, kurwa, czy albo dawaj ze mną, co, dasz radę? Tak. No to normalnie, kurwa. Tylko, że jestem, są... kurwa, niezniszczalny. Normalnie, ty. Głupio mi w chuj. nie powinno tak być, stary. No to jest parodia, już ciężki level. A ty masz magiczne moce, prawda? Kurwa, no ja no Harry Pottera, kurwa, to mój znajomy za Harry Potter. No nie będę kłamać, no coś tam znam. Bo ty mi pozwoliłeś to odjebać. Co ci odjebać pozwoliłem? No, ty byłeś na szeryfie wcześniej, nie? Ja na szeryfie? Nie, no szeryf mi pozwolił ten lot wykonać ogólnie. O. Halo, jest ktoś jeszcze, tylko dwie osoby? Ja już widzę kolejnego chyba. Trzy osoby leżały. O kurwa. Tu mamy w niebieskiej kurtce chłopa. Kurwa, co za buty, bez przyczepności kupiłem. Halo, żyjesz? Żyjesz, ziomuś? Ziomuś, ty musisz żyć, przecież ty wyskoczyłeś. O kurwa, moje plery.
Ale wyjebałem. Kurwa, nie wyjeb się ty. Ło! Stój, stój, dobrze. Elegancko. Przecież ja myślałem, że już po nas. Chłopie, po nas nie. Nigdy. W tym życiu to by było za proste. Idę szukać dalej. Kolejnego widzę. Tu jest, tu jest. Żyjesz? Diabeł. Diabeł, skurwysynu. Abdula szukaj. Abdul też był. A. Jeszcze jeden tylko. Halo. No. Co jest? Ja poparzone plecy mam, stary, nie? I facjatę. Włosów nie mam, już łysy. Ja chyba, kurwa, paralizm zostałem. Kapelusz mi się przykleił do głowy. Dobra. O kurwa, ale boli. O! Dobra, spokojnie, nie bądź... co ty? Zaj morfinę. Nie bądź pizda. Błagam, morfinę. O! Kurwa. Leci Helka. No jeszcze, kurwa, pomoc wam normalnie, zaraz będzie. O, jest. O, kurwa. Dobra, kurwa, dam ci morfinę. O, mój człowiek. Idę do samolotu, może ktoś będzie. Dużo, bo tolerancja duża. Stachu. Co, kurwa, lecimy dalej na wycieczkę. Naprawię. Halo? Powiedz mi, że wszyscy przeżyli. Wszyscy przeżyli. Gdzie jesteś? Ja? Gdzie? No. Nie wiem. Chyba Bóg mi pomógł, nagle na lotnisku cię znalazłem. O kurwa, to trzymaj się, bądź zdrów. Daj mi ci pies. No. Abdul przyleci. Gdzie on jest? Na lotnisku. Jak na lotnisku? No wyskoczył spadochronem, na lotnisko poleciał. Zaraz lecimy na wycieczkę dalej. Wadliwy ten samolot był, co? No, biuro podróży nas w chuja zrobiło, stary. Najpierw kurwy nie przyleciały, potem dali... Zamiast paliwa to wjebali ropę, zamiast benzyny. I kółka podkręcali z podwozia. Tak, tak. Do sądu i wyjedziemy jeszcze kajt. Odszkodowanie jak chuj, nie? Sam mówiłem ci, żeby miał eksterów. Kurwa, walizka nawet nie spłonęła. Znajdź też moją. Powinno gdzieś leżeć. Oj, nie ma. Czarne skrzynki z samolotu trzeba zabrać. O, to je to kurwa wyje od razu. Czarne skrzynki daję do biura podróży, bo kurwy odkręciły koła i zamiast benzyny to ropę wlały. Temu był wypadek. Ty, Stasiu, a towar przetrwał? Samolot benzyna. Koks mam, walizce, stary, 6 powiedz. No ja też. To sypnij mi jedną, bo tu zejdę z bólu zaraz, kurwa. O, ja się podsunę. To, dawaj tu, kurwa. To chuj. Nosa prosto, ja się odchylę. Chuj, nasypię ci. Okay. Muszę z morfiną klepnie lepiej. A co on będzie mu sypał, ty, bo nie schałem, kurwa. O, Coco Chanel na błodze. Przeciwbólowo. No. O, pan Bob. Prawie jak lidokaina. Dziąsło ci natarłem. To Bob, ty Denzel. Kurwa. Denzel, siema Denzel. Wariacie. Dzień dobry, wieczór. O, kurwa, lepiej mi teraz. Pan Bob, co nie? Kogo ściągam, Karen? Tego, co leży, słuchaj. Noga połamana i ręka połamana. Otwarte z przesunięciem, co tu mamy? Zamknięte. No i zajebiście. O, witam ponownie. Top, co mu dałeś? Kurwa, i to jakiego? Mm-hmm. Prawie bólu nie czuję. Cio. Karen, to ci płynę. Karen to swój człowiek. Stasiu. W sumie to wasza dwójka to już widzę najbardziej pracowita, zawsze mnie ratujecie. Pochwały trzeba zajebać na nas. No kurwa, ja zrobię to. Zrobię to normalnie. Musisz mi zapisać tylko jak się dokładnie wasze te oznaki. Nie da się dobry medyk, to jest psycholog. Że Abdula miałeś na kajdankach 10 zł. Dobra, biorę do tej noszy i lota, tak?
Pan doktor. Wylecicie z nami, czy jak? No, przydałoby się. Albo nie wiem. Co robimy? Ja to pierdola mam. Altacet. Ale nie. Zostajemy, nie? Bokujemy. Ja tu na wycieczce jestem. Ja wrócę z Gibson. Na górę wchodzimy. Wchodzimy na górę. Kurwa, trzeba... Nie, wchodź tędy na górę, Stasiu. Wchodzimy, wchodzimy. A tam krosy są. Ale, no ale gdzie tędy? Tędy nie dasz rady. Dam radę. Damy radę. Jak to kurwa. Stasiu, dawaj, damy radę. Ciąg walizkę, kurwa twoja. Jak się spierdoli, to go... O Jezu. Chuj, dawaj tędy. Co? Tędy, chodźcie. Ło kurwa, chłopie. Ło. O Jezu. O. Ała. No halo. Chodź tędy co ja, pa. No idę. To się... Kurwa, nie wejdę tam. Kurwa, ja to pierdola. Kabaret. O to chodzi, tu nie ma poważnego streama, tu jest beka. I nie patrzuje się, to ktoś może wyjść. Ja tak gram. Ja tak lubię, moi widzowie też tak lubią. Jest to coś innego niż u innych. Jest kurwa zabawnie. No. Gdzie ty jesteś? No idę. Ale gdzie? Ty pije Red Bulla chyba, wiesz? Stachu! Co? Jest Helka. Gdzie? Kurwa! O Jezu! Ach. Chuj w dupę. Kurwa, hopę, nogę połamałem, chuj, szpital. Nogę złamałem chyba, wiesz? Albo skręciłem kostkę chyba. Ty kurwa, nie skacz jak cię ta kostka boli. Stachu. Kostka, ale nie plecy. No, złap się mnie i idziemy do Helgi. I lecimy na szpital. Złap się mnie, Stasiu, i idziemy. Do Gęsiego. Jak poleci to z góry, to wszyscy polecą, będzie śmiesznie. Gdzie moja walizka? A moja... Denzel. Chuj z tą walizą. Ja swoją znalazłem w tym wraku. I się pomyliłem i myślałem, że Bob to ty. No, tak się zdarza. Ja jestem ten ciemniejszy i ten chudszy. Idealny, przystojniejszy. No jak? Dobra, mam swoje towary. O. Nie brakuje piątego? Zobacz co mam. O kurwa, ja wolę przetrwały. No. Z nami był chyba piąty, mi się wyjąłem z samolotu przed chwilą, nie? Ja pierdolę, to jesteśmy uratowani. Wakacje nie do końca zjadłem. To pijemy dalej. Otwieraj to. Chociaż się najebiemy. Jeden się musi położyć. Żeby nie bolało. Jak chcemy odlecieć. Kurwa, ja pilotuję. Żartuję. Lecimy. Dobra, który się kładzie? Ja. Nie wiem, kurwa, ja to wsiadam, bo mam karton. Ten, kto będzie leżał, podchodzi do mnie. Co tu się odpierdala? No, musisz mocniej się położyć. Jakieś fale. A jak mocniej? Jakie fale? Opie ciasno tu. Wezmę na nosze i tam sobie wsiądziesz. Rozumiem. Mogę go sam zajebać. Przecież wszystko z nim gra. 10-25 razy 4 Sandy. Czekaj. Dobra, weź, ty jest buta weź idziesz. Weź mnie na kolana. Łysy, weź nie, mnie ty na możesz siąść, tylko po drugiej stronie. Nie mogę. O, możesz. Dobra. Gdzieś możesz. I lota. Mówiłem, że nie wylądujemy na tych górach. No, też to mówię.
O kurwa. Chyba wrak jebał jeszcze raz. To mogliśmy być my, ale no. Żyjemy. To jutro lecimy do Torunia. O, ale ty nie pilotujesz już. Dobra, łysy jutro, to kieruję. Pilotuję. Może polećmy z tą policją jednak. No, mówiłem, szeryf się wyjebał na nas. Miał być dwie helki. Do Torunia chcesz jechać? Porwiemy te helki, jak będzie trzeba. A może medyk nas zawiezie? Co pan na to? O kurde. Z nami na wakacje? Nie, F-16 polecimy. Ale do Torunia czy gdzie? Ej, bo ja trzymam nadal kurwa stery. Zobacz, kręcę się na kiblu. Już git, czy... Co ty robisz tak? Zobacz. Stachu, chodź ci tą ten. Się... Stabilizator ogarnę tą kostkę. Teraz? Teraz git. Idę po stabilizator. Mała kurwa, jak boli to. My ogarnijmy jakiś pojazd w międzyczasie. Zostań naszym tym pilotem jutro. Skitu, chodź z nami na wakacje. 200 tysięcy. Dobra. Kurwa, ode mnie będziesz dzierał pieniądze. Od każdego. Zrzucimy no nie jutro. No kurwa. Bez przesady. Abdul mówi, że jest na wózku. Wszyscy 200 koła i lecimy normalnie i ty z nami lecisz. Po 25 koła się będziemy ruchać, wiesz o co chodzi? Koniec bycia stulejarzem. O skurwysyn. To czerwony jest w ogóle. Wiemy. Paru godzin. Jakby nie był czerwony, to byśmy napadli. No właśnie. No, antyterroryści wjechali pod bank, widziałem po drodze. Tam się odpierdalało grubo. Kurwa, ściągam to. Obuwie narciarskie ściągaj. Dobra, dłuższy dawaj, choć salubę walimy. Nie. Mnie wszystko boli. Serio, nie był. Ała. Walimy solówę. Ale to wyjdźmy. Czemu młodzieżowy? Bo taki lepszy jest. Lepszy? Wygodniejszy, nie? No jak. Bardziej stylowy, no. Możesz się zbierać i wypierdalać. Wypierdalam. A to abonament na życie masz? No. No i zajebiście. No nie bij, serio. To zaraz was najebie obu. A to debil zaczyna. Dobra, dobranoc. Dobranoc. Obyśmy się nie widzieli jak najdłużej, nic osobistego. Ty, ja biorę moje amareny jeszcze.